Może zacznijmy tą historię od żartu, czyli gdzie w Warszawie prąd płynie z Kawęczyna, pieniądze z Bełchatowa, a woda po Suchej Murawie? No to ostatnio spaliło trochę ten żart, chodzi oczywiście o Stadion Narodowy. Stadion Narodowy, może PGE Narodowy? Odwołując się do pierwszej nazwy, czyli do dziesięciolecia manifestu lipcowego, czyli aktu erekcyjnego nowego, wspaniałego, socjalistycznego państwa, można się trochę pogubić w tej politycznej propagandzie. No właśnie. Dlaczego w Warszawie, która była spowita gruzami, wyrasta nagle stadion, który mieści 100 tysięcy ludzi? I jak to się stało, że tamten stadion odszedł w zapomnienie, a dzisiaj mamy ten postmodernistyczny polski koszyk? No i przecież gdzieś w tej historii jeszcze po drodze jest Jarmark Europa. No cóż, zacznijmy od początku. Stadion dziesięciolecia w Warszawie. Pełna nazwa Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego. 130 tysięcy ludzi pracowało w pocie czoła, aby zdążyć na dzień 22 lipca 1955 roku. Szlamik oderwał się, piekiel rozstrzygnięty, szlamik udaje gazu, 8-10 metrów przed krzyżowiakiem pierwszy, szlamik drugi. Władysław Gomułka całował bochen chleba i świecko błogosławił z trybuny mas. Teraz tych fajnych rzeczy trzeba będzie szukać już. Taki niedobry wygląd może być naturalnie ze zdenerwowania. Nie jestem zdenerwowany. Takie rzeczy to niech pan już mi opowiada. Kto by na pańskim miejscu nie był zdenerwowany? Gdyby ode mnie uciekła kobieta, którą kocham, a nie. Do tego, kim ten pan się kocha, to sobie jeszcze wrócimy, ale zacznijmy od oscarowej roli drugoplanowej, czyli od stadionu dziesięciolecia. Na początek powiedzmy sobie może trochę o działce, na której stanął. No, ustalmy jedno, nie jest ona jakaś super atrakcyjna. Z jednej strony most Poniatowskiego, z drugiej strony linia średnicowa, od zachodu nieuregulowany brzeg Wisły. No, pamiętajmy, że to są czasy przed deweloperami, więc troszkę inaczej myślę o przestrzeni. Na dodatek, po wojnie zaczęto zwozić tam gruzy, powstała wielka hałda. Możecie znać parę takich w Warszawie, na przykład Górka Szczęśliwicka albo Kopiec Powstania Warszawskiego. No i właśnie hałda tutaj, pomiędzy mostami. Jeszcze przed wojną planowano ten teren zagospodarować na cele wystawy krajowej, która odbyć się miała w 1944 roku, no ale oczywiście przez wojnę się nie odbyła. Jeszcze w czasie okupacji w głowach architektów i planistów kwitły idee na to, że Warszawa po wojnie ma mieć jakąś reprezentacyjną arenę sportową, no ale właściwie dla tamtejszej myśli planistycznej powstać miała ona po lewej stronie Wisły. Stadion Między Mostami, jak go wtedy nazywano, miał mieścić 15 tysięcy miejsc siedzących. Miał pełnić funkcje reprezentacyjne tak długo, dopóki nie stanie właściwy stadion w innej części miasta. Pomimo rozstrzygniętego konkursu, który wygrali Jerzy Hryniewiecki, Zbigniew Ichnatowicz i Jerzy Sołtan, do realizacji ich planów nie doszło. Stało się tak, ponieważ budżet odbudowy zaczął świecić pustkami i dużo projektów odchodziło na dalszy plan. Wszystko zmieniło się jednak w czerwcu 1954 roku, kiedy okazało się, że Warszawa gościć będzie następny Festiwal Młodzieży i Studentów. Na wcześniejszą edycję w Budapeszcie przyjechało niemal 30 tysięcy gości i nie zapowiadało się, że w Warszawie miałoby ich być mniej. Miasto potrzebowało wielkiej areny, która stanąć miała w ciągu roku. Powrócono do planów stadionu, jednak te wymagały wielu zmian. Po pierwsze, stadion miał już pomieścić nie 15, a 71 tysięcy miejsc, a po powiększeniu o miejsca stojące miał mieścić aż 100 tysięcy osób. Realizacji stadionu centralnego podjął się ten pan, Jerzy Hryniewiecki. Ten sam, który parę lat później będzie projektował warszawski Supersam. Pozostała część zespołu, która wygrała konkurs, nie zgodziła się na wprowadzane zmiany i zrezygnowała z dalszej współpracy. Można się w tym momencie zapytać, dlaczego obiekt reprezentacyjny budowany w 1955 roku nie ociekał zewsząd socrealizmem? MDM, Muranów czy otwarty ledwie dzień wcześniej Pałac Kultury aż uginały się pod ciężarem rzeźbiarskich dekoracji. W tym przypadku możemy szukać genezy problemu w kilku miejscach. Po pierwsze, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie było już wielkiego budżetu, wobec czego dekoracje schodziły na drugi plan. Po drugie, czas. Na realizację obiektu zostało niewiele ponad 12 miesięcy. No i po trzecie, wizja i konsekwencja Jerzego Hryniewieckiego. Zredukował on projekt, pozbawiając go klasycyzującego portyku, który oplatać miał trybuny, oraz usunął obeliski, które miały stać na placu od strony Wisły.
zaprosił do współpracy Marka Lejkama, który wypracował geometryczne detale bryły. Obaj panowie stworzyli budynek, który niemal od razu wpisał się do kanonu polskiej architektury. Z jednej strony nawiązujący do antycznych idei sportu i areny widowiskowej, a z drugiej świetny i efektowny pokaz myśli architektonicznej. Stadion otrzymał nazwę dziesięciolecia Manifestu Lipcowego i otwarty został 22 lipca 1955 roku, na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu Młodzieży. Oszczędności i pośpiech szybko dały o sobie znać, chociażby w nieprzemyślanym rozplanowaniu wejść na trybuny lub szatni dla sportowców, do której szło się z boiska niemal 5 minut. Parę lat po nagraniu tego filmu spłonął pawilon dla sprawozdawców prasowych, którego wnętrze teraz widać na filmie. Nie został nigdy odbudowany. No, a to jest ta pani, w której kochał się pan z początku tego rozdziału. Pan powinien, bo ja wiem, gimnastykę szwedzką uprawiać albo sprężynami poćwiczyć. Ja uważam, że to była idea fix, że on postanowił, że to było jego ideą fix, dlatego żeby, jest takie moje przekonanie, żeby właśnie poświęcić się, żeby przeorać sumienia tych ludzi, którzy są Polakami, a którzy się sprzedali po prostu. To był jego bunt na tym tle. Wrzesień 68 roku. Centralne Dożynki. No, nazwijmy to taką prozą życia, będąc reprezentacyjnym stadionem w socjalistycznym kraju. Władysław Gomułka wygłasza płomienne przemówienie, w którym mówi, jak wspaniale jest i jak wspaniale będzie, no a rolnicy z całego kraju zwożą dary i prezentują część artystyczną. I oto już podziwiamy poloneza gospodarskiego. Jeden rząd to dziewczęta, drugi chłopcy. I posuwiście, i z fantazją. Zbliżają się do siebie, to oddalają w dostojnym, tanecznym rytmie. Wydarzyło się jednak coś, co miało zatrząść światem. No, niestety tego nie zrobiło. Niemal 60-letni księgowy z Przemyśla, Ryszard Siwiec, przyjechał do Warszawy zaprotestować. Zaprotestować przeciwko najazdowi wojsk ZSRR na Czechosłowację. W czasie prezentacji jednego z tańców oblał się rozpuszczalnikiem i podpalił. Rozrzucił ulotki i nie pozwalał się ugasić. Przed przyjazdem do Warszawy nagrał taśmę magnetofonową oraz spisał testament. Fragment nagrania usłyszycie zaraz. Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się. Usłyszcie mój krzyk. Krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, czy dla narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie. Opamiętajcie się, jeszcze nie jest za późno. W tym czasie tam krzyczał przed komuną, przed Gomułką i tak dalej, na Sowietów i tak dalej. To wszystko było w jego tam repertuarze, tego trudno jest mi dokładnie w tej chwili powiedzieć. Siedzący koło mnie faceci w cywilu, którzy tam pobiegli, przynieśli czarną teczkę, którą przeglądali. Tam były maszynopisy, w których pisało, że ten człowiek zrobił to w proteście o Czechosłowację. Ja wiedziałam to od razu. Radiosłuchacze nie usłyszeli w naszej relacji nic o tym wydarzeniu. Dlaczego? Dwa słowa wyjaśnienia. Przede wszystkim dlatego, że cały czas w podkładzie dźwiękowym mieliśmy skoczne kujawiaki, krakowiaki. Jak w tym momencie mówić, że coś się pali, coś się dzieje? Gdyby orkiestra natychmiast przestała grać, to sprawozdawca musi zareagować, musi powiedzieć, dlaczego orkiestra przestała grać i już ma punkt odniesienia i my byśmy to relacjonowali. I największym dla mnie szokiem było to, że wszystko wróciło do normy, że z tunelu wypuszczono nową, świeżą młodzież, która w radosnym jakimś tańcu, nie pamiętam, może Mazur, zaczęła tańczyć, że niebo dalej było niebieskie, że dalej grała muzyka. Pamiętam gołębie. Krzyku Siwca jednak nikt nie usłyszał. W żadnej gazecie nie było nawet wzmianki. Dziennik telewizyjny milczał, radio milczało. Dopiero po 89 roku możliwe było odtajnienie akt prawdziwej historii. Kilka tygodni po wydarzeniu na stadionie zostałem wezwany, po prostu zaproszony razem z biorącymi udział strażakami w gaszeniu tego człowieka do komendy stołecznej, gdzie było spotkanie, gdzie nam po prostu podziękowano przy lampce koniaku, gdzie otrzymałem gratyfikację pieniężną, chłopcy otrzymali książeczki oszczędnościowe. No i oczywiście tam też przypomniano nam jeszcze ponownie, że rozumiecie, jaka to jest sytuacja, że należy język trzymać za zębami.
Kolejny raz na stadionie dziesięciolecia historia miała wykonać zakręt w 1983 roku. W czerwcu tego roku do Polski przyjeżdża papież Jan Paweł II. 17 czerwca, w piątek, najpierw spotyka się z Wojciechem Jaruzelskim w Belwederze, a później o 17 odprawia mszę na stadionie dziesięciolecia. Estymacje dotyczące ilości wiernych wahają się od 500 tysięcy do miliona, ale na tych zdjęciach widać, że na 100-tysięcznym stadionie dziesięciolecia nie ma ani jednego pustego miejsca. Papież wygłasza homilię, w której opowiada o Wiktorii Wiedeńskiej. Trudno jednak nie odnieść jej bezpośrednio do aktualnej sytuacji w kraju. Naród nade wszystko musi żyć o własnych siłach i rozwijać się o własnych siłach. Sam musi odnosić to zwycięstwo, które opatrzność Boża zadaje mu na tym etapie dziejów. Jak z dzisiejszej perspektywy możemy stwierdzić, ledwie 6 lat później czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej skończyły się. O tym, jaki papież miał to wkład, możemy porozmawiać kiedy indziej. Ale ważny jest jeszcze jeden rozdział w historii Stadionu Dziesięciolecia, czyli ostatnie wielkie wydarzenie masowe, które się na nim odbyło. Gdyby nie cena biletów, nawet Stadion Dziesięciolecia byłby za mały. Ale i tak zebrało się około 45 tysięcy widzów. Magnesem było nazwisko, które zna cały świat. Stevie Wonder przyjechał do Warszawy na jeden koncert. Honorarium za występ przekazał na Fundusz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Sportowo Stadion Dziesięciolecia zaczął przygasać w latach 70. Piłkarze przenieśli się na Legię, bo tu nie było sztucznego oświetlenia. Lekkoatleci woleli Skrę, bo tam mieli bieżnię tartanową, a nie jak tutaj żużlową. Odbywały się naturalnie jeszcze festyny, święta Trybuny Ludu, testy Fiata 125 i najróżniejsze inne, nieco dziwaczne imprezy. Przez blisko godzinę tłumy widzów zgromadzone na stadionie podziwiały mrożący w żyłach krew pokaz w wykonaniu motocyklistów ze Szkoły Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej w Piasecznie. Po upadku Imperium Rzymskiego Koloseum stało się kamieniołomem. Po upadku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Stadion Dziesięciolecia został bazarem. No, nie nadawał się już do organizowania wielkich imprez sportowych. Ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami i pozbawiony sztucznego oświetlenia mógł zostać albo zmodernizowany, albo, no właśnie, druga opcja. Widmo Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie przestaje straszyć. Ożywił go jarmark. Od dziś, co sobota, stała pozycja warszawskich imprez handlowo-kulturalnych. Pierwszym honorowym gościem była pani Hanka Bielicka. Ja otwierałam ten stadion, bo zaraz po festiwalu, jak były te wielkie koncerty, byliśmy wszyscy tutaj zapraszani i też otwieraliśmy i chcieliśmy, żeby to stało się żywym jakimś środkiem, sercem Warszawy. No niestety inaczej się to życie potoczyło. Trudno się z panią Hanką nie zgodzić. Jednak z czasem jarmark Europa stał się sercem Warszawy. Może już nie kulturalnym, ale handlowym. Transformacja ustrojowa stworzyła właśnie tam kolebkę polskiego kapitalizmu i wolnego handlu. Wolnego handlu oczywiście w najszerszym możliwym znaczeniu. Na początku stadion znany był z szerokiej oferty ubrań i artykułów gospodarstwa domowego. W połowie lat 90. był już miejscem, gdzie można było kupić dowolny album muzyczny, przegrany z jednej oficjalnej kopii na tysiące pirackich egzemplarzy, albo VHS, później DVD stworzone na podobnej licencji, albo właśnie jej braku. Kto handlował na stadionie? Z początku warszawiacy, później niemal pół świata. Handlować zjeżdżali się kupcy z byłych republik radzieckich, Wietnamczycy, Nigeryjczycy. Każda z tych grup z czasem tworzyć zaczęła swoje enklawy i minikultury. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że w latach 90. mieliśmy w Polsce swoje małe, swojskie Chinatown. Powszechna była też oczywiście przestępczość. W prasie pisano, że właśnie na Pradze zaopatrzyć się można we wszystkiego rodzaju militaria. Od krótkolufowców po karabiny automatyczne. Policja co jakiś czas robiła na stadion nalot w poszukiwaniu kradzionych lub nielegalnych towarów, jednak realną władzę nad targowiskiem miała mieć mafia. Kto na jarmarku Europa robił zakupy? No znowu, niemal każdy. Na stadion przyjeżdżali ludzie z całego kraju. Niekiedy odwiedzali Warszawę wyłącznie w tym celu i wyjeżdżali. Wraz z rozwojem handlu detalicznego w supermarketach i coraz mniejszym zainteresowaniem na początku lat 2000 ruch na stadionie zaczął cichnąć, chociaż wciąż trudno było nazwać go miejscem kameralnym. Jego koniec wyznaczyć miało jednak jedno, konkretne wydarzenie. A teraz to, na co wszyscy czekamy. L'organisation de l'Euro. Organizatorem Euro
2012 zostaje Polska i Ukraina. Proszę Państwa, mało kto wierzył, ale stało się. No i w ten sposób docieramy do rzeczywistości, ponieważ okazuje się, że można na to spojrzeć, że analogicznie do 1955 roku Polska ma zorganizować wielką imprezę międzynarodową. Tym razem jest to Euro 2012. No i właśnie Euro 2012 przypieczętowało los stadionu dziesięciolecia. W 2008 roku stadion został zamknięty przez ministra sportu i rozpoczęła się budowa koszyka. Co prawda, nowy projekt zachował niektóre części oryginalnej konstrukcji, jednak oczywiście trudno już jej dzisiaj szukać. Jedną podstawową różnicą, która się rzuca w oczy od razu, na stadion dziesięciolecia mógł wejść każdy, a na stadion narodowy wejścia praktycznie nie ma. No chyba, że wykupicie wycieczkę z przewodnikiem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. Świetnie się bawiłem, przeglądając materiały archiwalne. I chciałbym Wam polecić dwie książki. Jedna to jest książka wydana przez Fundację Będzmiana, a właściwie no nie jest o stadionie dziesięciolecia, a bardziej o finisarzu stadionu dziesięciolecia. A druga to jest Wielkie Bazary Warszawskie. No, wszystkie linki znajdziecie albo tutaj obok, albo gdzieś tam w opisie. Dzięki uprzejmie. Przecież to nie mięśnie, to wata. Trzeba się wreszcie od mnie odczepić, czy nie? A u niej, proszę Pana, Juda i brzuch i biodra, stal. Gdzie tylko dotkniesz, stan.